proszę. Wielkopolski Piłot Pina Kompania. Po tygodniowej nieobecności kłaniam się oczywiście niziutko. Tydzień przerwy związany ze świętami, z odpoczynkiem oczywiście, jak to zazwyczaj bywa, ale też z wytężoną pracą. Także wracam właśnie po tygodniu, idealnie na weekend. Piwo już czekało, prawda, od dłuższego czasu u mnie w piwnicy, ale była kolejka, także kolejki musiałem się trzymać. W ogóle swoją drogą mam zaplanowane recenzje chyba na najbliższe dwa tygodnie. W weekend, słuchajcie, mam nadzieję, że w końcu mi się uda zrobić test, obojętnie jaki, test piw żabki po prostu, który był obiecany na 400 piw z bloga, także on ten test będzie, najpewniej w weekend, przypuszczam, że w niedzielę, także będę musiał się jakoś przemęczyć któregoś dnia z tymi piwkami. Dzisiaj zupełnie coś innego, kolejne arcydzieło, mistrzostwo, kolejna poezja stworzona przez polski browar, tym razem Sherry Oloroso Barrel Age Spinty. Słuchajcie, Imperator Bałtycki, bomba. Pamiętam, pierwszy Imperator Bałtycki, Spinty, był przepyszny, był genialny. Teraz dostajemy piwo lokowane w beczkach powinie. Dopiero tu właśnie jest ciekawe, już wam pokażę, żeby się na pewno ładnie. Piękna kotwica tutaj do góry, na samej górze. Tutaj również morze, fale, mewy, błyskawice. Jolly Roger, także wszystko Jolly Roger w mojej głowie, oczywiście piosenka grupy Santiano gra tutaj. A tutaj jest ze mną w butelce, słuchajcie, w środku oczywiście piękne piwo, cudowne, a w samym kartoniku, no świetnie, wszystko znów gra, jak w przypadku Baltica Abyssa Soli Piwko, pięknie tutaj to zgrane, ograne, kartonik cudowny, pójdzie też sobie oczywiście do odpoczynku, piwo także jest jedno, leżakuje sobie w piwnicy już, także pięknie tam się chłodzi, czeka w kartonie. A co my tutaj mamy, słuchajcie? Ciemny, potężny lager intensywnie chmielony amerykańskimi mianami chmielu. W wersji Sherry Oloroso Barrel Age, dodatkowo starzony w 250-litrowych beczkach pozyskanych z winnic w Hiszpanii i opróżnionych z aromatycznego Sherry Oloroso tuż przed napełnieniem Imperatorem. No, także bombka. Nie dość, że bomba, to bombka. O, tu jest tu bardzo ładna beczka. Beczka z Pinty, jak się przyjrzycie, jest naprawdę tutaj widoczna. Co tutaj mamy? 24,7 BLG, alkoholu 9,1. Uff, no, także będzie się działo. W taką wyprawę morską, z takimi beczkami 250-litrowymi, to ja mógłbym wypłynąć po prostu na łajby i do widzenia. Naprawdę, bardzo chętnie. Ojej, jak tutaj ładnie pachnie. Dobrze, nalejmy do szkła, niech się zaprezentuje. Moja koniakówka niezbędna, niezawodna koniakówka. Jak jest Jan niezbędny, to jest koniakówka niezbędna. I jak pachnie tutaj, pięknie, klasycznie bałtyckim porterem. Taką słodycz, czuć taką przyjemną, trochę suszoną śliweczkę. Rodzynki, dębiny, ale przyjemnie, powiem wam, że czuć naprawdę słodycz. Taką klasyczną, porterową, bałtycką słodycz wyczuwalną, praktycznie, w którym piwie powinna być po prostu wyczuwalna w tym stylu. Do góry także się znajduje. Jest ono troszkę takie, jest taka lekka wiśnia faktycznie, powiem wam. Przypomina mi ten aromat, pewnie nielubiany przez większość, także przeze mnie, otrzymywany w dzieciństwie regularnie bombonierki z czekoladkami. Akurat to nie jest to piwo, tak tego, że mi się źle kojarzy, ale w dzieciństwie zawsze się otrzymywało od jakichś cioć, gdzieś daleka i tak dalej, bombonierki, w których były cukierki, zestarzałe, z takim białym polotem już, wysuszone maksymalnie. W środku był dawny likier wiśniowy, który już wyparował ze względu na przekazywanie z pokolenia na pokolenie tej bombonierki. I to mi się kojarzy ten aromat właśnie z takimi bombonierkami, z taką starością, taką wyleżakowaną czekoladową wisienką, pralinką. Ale samo piwo kojarzy mi się naprawdę, już mi się kojarzy, już nie spróbowałem, ale kojarzy mi się znakomicie. Nie to z tamte bombonierki, bo one nieraz także potem były wprawiane w ruch dalej przeze mnie. No cóż, tradycja przekazywania bombonierki jest dosyć silna, pewnie u was też. Mam nadzieję, że nie tylko ja byłem taki. No, taki posmak troszkę dębiny, ale tej wiśni, taki przyjemnej, taki... O, naprawdę ładnie tutaj się to komponuje. Gorzka czekolada, pumpernikiel taki słabiutki, delikatny, ale także się tu znajduje. Pachnie klasycznie, tak dostojnie, pachnie po prostu takim frakiem, pachnie teatrem, pachnie klasyką, pachnie antykiem, takim przedstawieniem, takim starym drewnianym kościołem, takim czysto czymś klasycznym i naturalnym. Pierwszy łyczek. Jest pełny. Jest takie bombowe, jest czekoladowe. Jest niesamowicie takie wytrawne, goryczka przyjemna, umiarkowana, grzanie na minimalnym poziomie dosłownie, nasycenie także, ono praktycznie nie powoduje uczucia wypełnienia takiego balona w żołądku. I czuć tutaj naprawdę, powiem wam, że to wino, ale
pachnie takim drewnem, naprawdę czuć w smaku ten wspomniany przez chwilę przeze mnie stary kościół. Czuć tutaj także w smaku takie drewno, być takie zwilgotniałe. Tak się wchodzi naprawdę do takiego 400-letniego drewnianego kościoła, albo nawet tego budowlanego takiego z cegły, i pachnie taką wilgocią, ceramiką, takim zatęchłym lekko powietrzem, takim niewietrzonym kościołem po prostu, wychłodzonym, wilgotnym bardzo. I to samo jest w smaku, naprawdę, to się uwidacznia. Czuć po prostu tą starość z tych beczek, taką wiśniową troszeczkę woń w smaku. Pralinki także tu wchodzą, gorzka czekolada. Słodowość na bardzo wysokim poziomie. To piwo jest w miarę słodkie, nawet powiem, że nawet... No jest słodkie, naprawdę, nie można tu nie rzec źle, ale ono jest słodkie. Troszeczkę takiej przypaloności wychodzi. Czuję bardzo, że na ustach mi się ona osadza. I jest beczuszka. No jest naprawdę... Czuję tu stary kościół. Powaga, bez wątpienia. Ciekawe to jest uczucie. I goryczka, taka nachodząca, trochę powracająca, wymieszana z palonością. Ale gorycz jest taka, powiem wam, że dopełniająca, ona nie jest taka jakaś krzykliwa. Przyjemnie tak punktuje w przełyku, chociaż faktycznie objawia się momentami właśnie jak zmniejsza się odczucie słodyczy, które jest naprawdę duże, całkiem spore, to gorycz też się pojawia. Nie jest kwaśne, absolutnie, co mi bardzo odpowiada. Nie lubię zbyt kwaśnych jednak takich w porterach ani w licach, nie lubię tej kwaśności, jakoś mi to po prostu nie podchodzi. Nie wspomniałem zupełnie o barwie. A jest ona dosyć mocno rubinowa, przebłyski takie właśnie czerwone, ale głównie czarne jak się spojrzy, ale jak troszeczkę pod światło, to już widać taki rubin, który się tu przesmyka. Obrączka dookoła szkła, także piana tylko delikatna, naprawdę malutka, duże pęcherzyki i do tego lekki czubek, jak taka pusta glaca na głowie mnicha, to właśnie tutaj na środku taka mała czapka piany się osadziła. Taki przyjemny, winny posmak, troszeczkę śliwy takiej wychodzącej, wysuszonej, dobrej, smacznej śliwy. Do tego smaku właśnie takie pralinki wiśniowe, czekolada, smaczna, przyjemna, taka delikatna cappuccino, paloność, ułożone, smaczne, chociaż ma potencjał do leżakowania, bo ta słodycz oraz gorycz są takie raczej wybijające się ponad wszystko, a także ten aromat, taki posmak właśnie drewna tego kościoła starego. Także wydaje mi się, że jak najbardziej może sobie parę miesięcy spędzić w piwnicy. Z kiedy ono w ogóle ma termin ważności? Czy jest tutaj napisane? Dobra, tutaj nie ma, także sprawdźmy na butelce. Czy jest tutaj gdzieś data? Słuchajcie, 30.03.2019. Także ile to mamy? 2017 rok? 2 lata jeszcze prawie. 2 lata prawie bez jednego miesiąca. Ono spokojnie może sobie leżeć. Także przypuszczam, że tyle czasu faktycznie można nawet spędzić w piwnicy. A co? Warto, żeby faktycznie się uleżało, bo ma potencjał do tego. Bardzo smaczne piwo, naprawdę na cholernie wysokim poziomie. Dobija do czołówki tego, co niedawno próbowałem tutaj, także na vlogu, na kanale. I jest mowowe, naprawdę jest smaczne, warte spróbowania i chociaż widzę na tą marketing, pokazanie tego wszystkiego na spróbowanie. Kolejna świetna próba po prostu browaru Pinta, także brawo, słuchajcie chłopaki. I ja wam piję oczywiście wasze zdrowie, piję wasze zdrowie chłopaków z Pinty. Także trzymajcie się i do zobaczenia na kanale. Cześć!